Juchajcie, siemanku, z tej strony Wołcer, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Newmelda. Wy w tym momencie walnijcie łapeczkę w górę, bo ostatnio ucięło mi zasięgi. Tak cholernie mi ucięło zasięgi, że to jest masakra. Więc jeśli tutaj zostawicie dużo łapeczek, to wrzucę wam dzisiaj jeszcze gameplay z Lucario, ustawienie do Lucario, skille, itemy i gameplay z Master Ligi. Pokażę wam, jak gram Lucario, jak bardzo jest dobrym Pokémonem, bo mam bardzo wysoki winrate. Także jeśli tutaj zostawicie dużo łapeczek, to na wieczór wrzucę wam taki bardzo długi odcinek, 15 minut, bo właśnie skończyłem oglądać i właśnie Pokémon Unite wrzucił tweeta o tym, że już 5 października do gry zostanie dodane Sylveon. Tak, czyli we wtorek. I teraz pójdziemy i sobie obejrzymy tutaj gameplay. Ten oryginalny gameplay z Pokémon Unite, nie? Okej, jesteśmy już. W ogóle Sylveon będzie chyba atakującym, z tego co pamiętam, Pokémonem. O, zobaczcie, jakie piękne ataki. To znaczy tak, ogólnie gameplaye już są. Są już gameplaye, one już wyciekły w zeszłym tygodniu, to wam mówiłem, ale tutaj tego nie będziemy oglądać. Szanujemy Pokémon Company, nie będziemy tutaj dawać żadnych przecieków. No nie, więc osoby, które naprawdę mega się mocno interesują Pokémon Unite, to zapewne już widziały. Ja tego nie oglądałem, bo nie chcę sobie po prostu, wiecie, nie chcę sobie spoilerować Pokémona, nie? No, tego Pokémona na pewno kupię we wtorek, więc na pewno będzie odcinek z niego. Fajnie, że oni tak bardzo szybko dodają te Pokémony, serio. To tylko mówi o tym, że jeszcze chwila i będzie możliwość banowania w rankedach Pokémonów. Zajebiście, super, cieszę się. Dobra, Sylveon. O, tutaj walka przeciwko Machamp. Wydaje mi się, że on może mieć naprawdę bardzo dobry zasięg, bardzo dobre skille. Chociaż mówiono też, że Mamoswine mega mocny, a teraz się okazuje, że Mamoswine jest, kurde, nie jest zbytnio dobry, ale o tym wam dzisiaj opowiem w tym odcinku z Lucario, nie? Bo tam się troszkę wypowiedziałem na ten temat. Dobra, Sylveon. O, jakie ma... Ale to chyba jest Unite Attack. Tak mi się wydaje, że oni zawsze na koniec rzucają Unite Attack. Ja nie oglądałem gameplay, więc ja mogę tylko i wyłącznie sobie spekulować, nie? Ale w tym momencie zadał bardzo ogromny damage, że zabił 3 Pokémony jednocześnie. Ciekawe, czy we wtorek dostaniemy nowy balans, bo szczerze, przydał mi się balans. Jest mega ważny teraz w tym momencie. Okej, w tym momencie powiedziałem chyba milion razy, ale tak, Sylveon, to jest najważniejsze. Sylveon pojawi się już w ten we wtorek. Zapewne jak wy się obudzicie, już będziecie szli do szkoły, do pracy, to ten Pokémon będzie, bo oni robią te aktualizacje gdzieś tak, nie wiem, 5-6 rano, oni już to dodają, no nie? Więc, no, wtorek, 5-6 rano, już Sylveon będzie. Bardzo ładny Pokémon. W ogóle w Pokémon GO mam setę. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Walnijcie szybko łapeczkę w górę, byłbym wam mega wdzięczny. Mi by to oczywiście pomogło trafić do większej liczby osób, zainteresowanych materiałami Pokémon Unite. No i to tyle, miłej soboty. No i dajcie znać w komentarzach, czy wam rzucę dzisiaj jeszcze gameplay z Lucario na wieczór, bo jest dopiero godzina 15, jak ja to nagrywam, więc no, myślę, że na 19:20 mógłbym sobie taki gameplay wrzucić. To tyle, yo, elo, pozdro.